Jest oczywiście tak, że film powinien mieć początek, środek i koniec, ale niekoniecznie w takiej kolejności. Oczywiście jest pewien paradygmat, który trzeba poznać. Podobnie jak paradygmatem stołu jest to, że ma blat i nogi. Ale można od tego odchodzić. Można mieć blat okrągły, prostokątny, może to być stół okrągły, może mieć cztery nogi, trzy albo 130. Ale pewien paradygmat musi być znany. Nie mówię, że przestrzegany, ale to, że do 20 minuty filmu musi być pierwszy punkt zwrotny, gdzieś do 60 drugi punkt zwrotny, to raczej ta konstrukcja musi być zachowana. Chociaż w czasie, kiedy robiłem Rejs, Umberto Eco opublikował książkę Struktura dzieła otwartego o tym, że każda konstrukcja, czy to literacka, czy filmowa, jest również fałszowaniem rzeczywistości, ponieważ rzeczywistość jest strumieniem faktów przepływających luźno, a każde zamykanie w gotowe konstrukcje już jest fałszowaniem tej rzeczywistości, tej prawdy. No ale z kolei Einstein napisał, kiedy mu zarzucano w sporze z teorią kwantów Plancka, czy jak jego teoria ma się do rzeczywistości, on powiedział, że mnie nie interesuje, jak się moja teoria ma do rzeczywistości, tylko czy stanowi ładną konstrukcję. Więc nie wiadomo, czego się trzymać. Droga otwarta. Początek, środek i koniec, ale niekoniecznie w takiej kolejności. A o czym tak naprawdę jest Rejs? Oczywiście wszyscy podejrzewają, że jest to film o tym, jaki to system Polski Ludowej był śmieszny, fatalny, absurdalny i głupi. Tymczasem do dzisiaj ten film jest aktualny i mam wrażenie, że to nie jest tylko domena jednego systemu. Jest to domena chyba wszystkich systemów, że są właśnie takie. Ale czy to nie jest po prostu film o przerażającej, podpływającej do nas zewsząd głupocie? Która wynika w sytuacji, kiedy próbuje się manipulować kulturą dla osiągnięcia pewnych celów politycznych. O tym jest tamten Rejs. A drugi Rejs 2, który szykuję teraz, zapraszam na casting przy okazji, będzie o tym z kolei, jak się manipuluje prawem dla osiągnięcia pewnych celów politycznych. A będzie to też odpowiedź na pytanie, które zadaje pół świata. Dlaczego ludzie wolni, wykształceni, niezależnie od narodu, rasy, religii, poglądów politycznych, są w określonych sytuacjach, stają się fanatykami, a nawet fundamentalistami. A będzie w tym filmie grał również Zimbardo. Zimbardo jest profesorem Stanford University i zrobił taki eksperyment. Mianowicie, wybrał 10 najłagodniejszych swoich studentów, odizolował ich od świata zewnętrznego i wcielił w rolę katów przesłuchujących innych 10 kolegów. I oni po 20 dniach eksperymentu zaczęli torturować tych swoich kolegów. To było tuż przed odkryciem wydarzeń w Abu Ghraib i Guantanamo. Zaczęli torturować kolegów prądem, a kiedy doszło do 400 V, przerwał ten eksperyment, bo już to zagrażało dalszemu eksperymentowi. Okazuje się, dlaczego 10 łagodnych studentów zamieniło się nagle w oprawców i katów. Dlaczego torturowali? Okazuje się, że wystarczy odizolować tych ludzi od świata zewnętrznego i dostarczać im tylko takie wiadomości i takie informacje, które potwierdzają, że każde ich zachowanie będzie słuszne, a tę słuszność czerpał z współczesnych idei politycznych, religijnych, społecznych, ekonomicznych. Otóż na naszym statku kapitanem będzie Zimbardo i ma pasażerów, którzy płyną w nagrodę za wygranie konkursu na najwyższy IQ. A kapitan nie lubi inteligencji, nie lubi elit, bo podejrzewa, że im wyższa inteligencja, tym niższe ich instynkty. I podda ich takiemu właśnie eksperymentowi po to, żebyśmy znaleźli odpowiedź na pytanie,
Dlaczego w takich samych warunkach jeden człowiek staje się fanatykiem i fundamentalistą, a drugi pozostaje człowiekiem wolnym? O tym będzie rejs 2. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo, pytanie. Czy film Rejs 2 będzie taką wierną kopią tego z lat 60., czy to będzie... Wprost przeciwnie. Będzie polemizował z tamtym. Ponieważ chcę w nim odszczekać wszystko to, co tam wtedy powiedziałem. Bo już dojrzałem. W czasie komuny całe zło można było zwalić na komunę. I był bardzo wyraźny podział. Złych oni i dobrych my. Później, kiedy padła komuna, a zło dalej pozostało, okazuje się, że nasi politycy, nie mówię, że wszyscy, ale było tak, że zamiast odciąć się wyraźnie od metod stosowanych przez... to je po prostu przejęli. I na przykład wykorzystują w dalszym ciągu policję, służby specjalne, psychiatrię do osiągania pewnych celów politycznych. Sołżenicyn powiedział, że granica między dobrem a złem nie przebiega pomiędzy jedną partią a drugą, tylko przez środek naszego serca. Jest łatwo oskarżać o zło i o krzywdę innych, a trudno przyjąć odpowiedzialność na siebie. I o tym zrobiłem, i dlatego zrobiłem film Upadzenie Agaty. Dzisiaj mamy już 2010 rok. Jak pan tam idzie, no nie po Woodstocku, ale poza Woodstockiem, to co pan widzi w tym kraju? Jest cały szereg konfliktów. Na przykład sprawa mniejszości. Czy rasowych, religijnych, czy orientacji seksualnej. O tym też będzie na tym statku. Ale to nie będzie takie jakby rozdrapywanie tych ran, tylko raczej próba rozładowania poprzez śmiech. Ja na przykład kiedyś pokazywałem Rejs w Ameryce i pytanie było, dlaczego w tym filmie nie ma odbicia problemu murzyńskiego i w ogóle rasowego. Ja powiedziałem, bo u nas nie ma rasizmu. A jakieś przykłady? Ja mówię, owszem, proszę bardzo, u nas pobili Hindusa, ale zaraz go przeprosili, bo myśleli, że jest cygan. Jaka kultura? Proszę bardzo. Okazuje się, że wcale nie trzeba rozumieć idei, żeby się o nią bić. I to są takie rzeczy, kiedy ja widzę różne tak zwane zadymy na tle właśnie, mówiąc ogólnie, światopoglądowym czy mniejszościowym, i widzę potem uzasadnienie tego konfliktu i stanowisk tych ludzi, którzy tam biją, no to widzę, że oni nie bardzo wiedzą, o co się biją. I o tym też będzie. To jest coś takiego jak nieprzyjemna rzeczywistość filmowa, polegająca na tym, że żeby zrobić w Polsce dzisiaj film, no też trzeba się nieźle napracować. Najpierw, żeby potem napracować się za kamerą. Tak, bo no teraz 90% energii idzie na zebranie budżetu i jestem na tym etapie, że już dopinam budżet. O. No i teraz to ciekawe, bo przychodzą inwestorzy prywatni i mówią, ja mogę zainwestować, ale nie chcę się wtrącać do spraw artystycznych, ale mam takiego szwagra, który bardzo ładne zdjęcia robi na weselach, albo znam takiego teścia, który naprawdę na każdych imienina robi takie jaja, że proszę, on musi zagrać. No i takie są warunki, które... Ja mówię, będzie casting, będę na Woodstocku, przyjedziemy, zobaczymy. To może inaczej. To co zrobić, żeby się dostać do pana filmu jako naturszczyk? Bo pan ma oko jakieś, które to oko, no coś, w jakiś sposób tych ludzi wybiera. To nie jest tak, że każdy się dostanie, bo niektórzy potrafią stanąć na głowie, inni na rękach, a jeszcze inni zrobić salto do tyłu. Ale to nie wszystko. No to po prostu nie dzielę na aktorów zawodowych, nieważne wykształcenie, wiek, orientacja. Przyszedł do mnie na przykład na casting taki człowiek, patrzę, szczółko na dwa palce, ja mówię, pan jest włamywaczem. On mówi, to bardzo ciekawa profesja. A może pan to rozwinąć? Ja, proszę bardzo. Mówi, ogląda pan seriale? Ja mówię, wie pan, tak sporadycznie. A, widzi pan, szkoda, bo to taka rzeczywistość, te wnętrza takie pastelowe, wymuskane. Jak się człowiek włamie w nocy z nieracka, burdel, w kuchni niepozmywane, proszę pana. Bardzo pouczająca profesja. A wyniósł pan coś z takiego włamania? Mówi, wie pan, misia. Ale dopiero zrozumiałem krzywdę, jak mnie się dziecko urodziło.
No więc wcale nie trzeba robić salta do tyłu. Wystarczy coś, no, wyobraźnia i przepraszam, charyzma, no. Nie ma pan takich obaw, że Race 2 no to będzie podzieli los takich filmów, które są właśnie dwa. To znaczy drugi film to już nie jest to samo co pierwszy, że powielanie pomysłu, powielanie tego samego schematu, no w jakimś sensie niestety się nie uda. To oczywiście jest pytanie do pana trudne może, ale zawsze pojawia się taki znak zapytania. No robi się coś drugiego, to już nie jest... Lepsze jest wrogiem dobrego. Jakby nie było ryzyka, to nie byłoby wyzwania i bym tego nie robił. Nie zaczynałem tego, dopóki nie napisałem takiego scenariusza, w który uwierzyłem. I dopóki nie znajdę takich ludzi, bo będę robił ten casting w 18 miastach w Polsce, także będę dawał informacje, gdzie państwo możecie przyjść, no to bym tego nie zaczynał. Panie Marku, a proszę mi jeszcze powiedzieć i nam wszystkim tutaj zebranym, dlaczego pan tak mało filmów zrobił przez tyle lat? No bo tak, jest dużo innych wyzwań ciekawych i takich zajęć, bym powiedział. Ale też, no, z różnych powodów. Na przykład? No, z lenistwa, no. Thank you.